Siema, siema! Siema, siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii ASA. Więc tak, mamy naszego kloca. Pokażę wam, jak go zbudowałem. Tu mamy drzwi, tutaj mamy lampę. Tak zrobiłem sobie schody. Tu jeszcze coś zabuduję, ale póki co zostawiam jak jest. I na górze mamy dwie te stojące lampy. I tutaj będziemy tak naprawdę mieli nasze argenty, żeby sobie fruwały tutaj. Tylko najpierw potrzebujemy wylęgarnię. Ja się dzisiaj zajmę wylęgarnią. Nasz zbiera jajka, super. Bardzo mi się to podoba, że zbiera te joja. Ja sobie poodpalam pieski tylko. Zobaczę, co nam będzie brakowało do naszej wylęgarni. Mamy już naszego megalodona dużego. Że tak powiem, mamy go na poziomie 98. Ma trochę staty takie sobie, ale ma 400 ataku, lepsze niż rodzice. Ma speeda 130 i co ważne, ma imprinting na 100%, że jak na niego wsiądziemy, to mamy buffa 30% do damage'a i 30% do obrony. Resistance, nie? Także jestem happy. Mamy fajnego już megalonka, żeby sobie nim pływać, więc jest ok. Teraz tak, ja potrzebuję zrobić inkubatory. Nie wiem, czy mówiłem ostatnio, mamy dwa ule. Mamy dwa ule. Jedną pszczółkę znalazłem. O, pochodnie mi się wypalają powoli. Dobra, nieważne. Ja potrzebuję inkubatory. Co ja potrzebuję do inkubatory? O, szlak. 15 elektroniki. Z czego się robi elektronikę? Silica per... Dobra. Nie tak prędko zrobię te inkubatory. Potrzebujemy silica pearlsy. Polymer. Metal to nie problem. Kryształy to nie... Kryształy już zresztą nazbierałem. Kryształy nie problem. Polymer. Polymer problem. Bo polimer jest na zimie. Najgorsze będą te silica pearlsy. Jedyny sposób na razie, jaki wiem o silica pearlsów, to jest też chyba na zimę i zbieranie ich z wody. Albo wybijanie trylobitów. Opcja z trylobitami też jest dobra, tylko że ich jest mało. Tylko że trylobitów jest mało. By trzeba było lecieć na zimę przy plaży, szukać trylobitów, wybijać trylobity i ogarniać perły. Albo lecieć na zimę i zobaczyć, czy są pod wodą perły. Szkoda, że tu nie ma bicza. Dobra, wiecie co? Biorę fretę, lecę na zimę. To, co musimy nafarmić, to musimy nafarmić. Nie ma innej opcji. Dobra. Dzisiaj zrobię sobie farmionko. Oczywiście biorę argentę, nie będę kombinował. Kusi mnie, żeby iść tam na spince, ale jeszcze nie. Znalazłem drugą linogatę. Znowu mail. Nie wiem dlaczego, ale nie respią mi się linogaty female. Najgorsze jest to, że ten mail, który się zrespił, ma poziom 60. I ja go raczej nie ubiję. Chyba że jakoś spinką. Nie wiem, zobaczymy. No muszę te maile ubijać, tych linogat i czekać, aż mi się w końcu zrespi female, żeby oswoić sobie głupiego robala. Jest to upierdliwe. No ale będziemy tak robić, no bo nie mamy wyjścia, że tak powiem. Ja miałem lecieć plażą, żeby szukać przy okazji tych. Źle lecę. Dobra, będziemy lecieć tak troszkę o, w tym miejscu i będziemy szukać na dole. Chociaż teraz jest ciemno, to ja nie wiem, chociaż teraz ostatnio zauważyłem, że wszystkie trylobity się pojawiają w różnych godzinach, więc możliwe, że i w nocy trylobita znajdziemy. Niektóre respy są zbagowane, pingwinów są zbagowane, gigi są zbagowane, karczozaurusów są zbagowane, właśnie trylobitów są zbagowane, że się trylobity respią o każdej godzinie i o każdej porze dnia. W oryginalnym arku trylobity nam się respiły tylko podczas deszczu i tylko o poranku, o wschodzie słońca. A tutaj mamy praktycznie o każdej porze. Czyli, może nie respiły, one wychodziły z wody. O. One się respiły w wodzie i wychodziły na, że tak powiem, spacerek sobie robiły, nie? No, może w ten sposób. Aha, są ule.
Znalazłem ule. Ule są zbagowane. Kolejna rzecz tutaj jest zepsuta, Barku. Ule są zbagowane. Przez to, że oni zmienili mapę, dodali dużo nowych kamieni, dużo różnych pierdół. Ule są, ale się bagują w ścianach. Skąd wiem? Bo latając koło ścian, możemy usłyszeć to takie charakterystyczne bzyczenie. To jest znak, że jest ul. I ule są. Jedynie ule nie zbagowane są na redwood. Są na drzewach. Tak, są ule na drzewach i są w nich pszczoły. Ale te takie na skałach, niestety, wszystkie jakie do tej pory znalazłem, wszystkie są zbagowane. Więc lipa straszna. Trzeba czekać, aż to naprawią. Serio? Trzeba czekać, aż to naprawią. Na razie jest tak, jak jest, nie? Także ule są. To nie to, że ich nie ma. Po prostu są zepsute. Respią się pod teksturami. O, może w ten sposób. Może nie pod skałami, ale... No, w skale, o. Respią się w skale, pod teksturą, o. I jest taka beznadzieja, nie? No, ale można spotkać pszczółki, czy tak powiem, też na żywca. To jest taka, powiem, nowość chyba, bo nie wiem, ze starym arku ja chyba nie widziałem nigdy pszczółki takie. O, mamy zrzuta zielonego. Nie pamiętam, czy w starym arku widziałem na wyspie gdzieś pszczółkę, która sobie latała tak. O, chyba nie. Chyba tylko w ulach były. Chociaż mogę się mylić. Zobaczę, co ma ten zrzut. Zielony bo zielony, ale zauważyłem, że tutaj też są zepsute chyba zrzuty. Bo... biorę. Wiecie co, ja wszystko biorę. A dlaczego? Bo to są drewniane konstrukcje, a mi się ich często nie chce robić. A często mogą być przydatne. Tylko ja sobie przerzucę do argenty razem z tym i z tym, a to sobie zeżrem. Dziękuję za mniam mniam. Co tu? Żółw. Jestem ciekaw, czy są perły pod wodą na zimie. Nawet tego nie miałem okazji jeszcze sprawdzić. A, i może się nam, bo już wyszło kilka patchy, to może naprawili te durne pingwiny resp. W ogóle czekam na jakiegoś patcha na właśnie klienta, bo są dwa rodzaje patchy, na serwer i na klienta. Dzisiaj był jakiś patch na klienta, który coś tam naprawił, że był jakiś coś tam, nie wiem o co chodziło. Ale był jakiś problem, także naprawili to. Nawet nie zauważyłem takiego, że taki problem w ogóle był. No ale działa, więc jest ok. Jest jeszcze problem z, że tak powiem, pojawianiem się przed nami kamyków i różnych dziwnych, zbagowanych miejscami, czasami pierdół. Bo zauważyłem, że ogólnie tam jakiegoś takiego, to się nazywa popping, nie? Obiektów przed nami nie ma. Ogólnie nie ma, ale czasami się zdarza, że coś się zbaguje i musimy czekać chwilę, zanim to się wszystko nam doczyta, mimo tego, że gra jest na SSD-ku, na tym szybkim SSD-ku. Więc coś tu jest jeszcze też nie do końca, no ale to Early Access, więc... No więc, dobra, bo ja lecę i lecę. Ej, ja mam tyle, ja gdzieś się zatrzymywałem, czy... Kaczki. Źródło jeszcze polimeru, to mogą być kaczki. To mi się podoba, że te liście się ruszają. Czasami dobrze, a czasami zbagowano. No ale dobra, mniejsza. Mamy fretkę, to nie powinno być nam zimno. Sprawdzimy te wyspy pod poziomem, że tak powiem, pingwinów. Mam telefon, muszę zrobić pauzę. Zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Lecimy dalej. Więc tak, o, mamy kolejny zrzut po drodze, to sobie go wytargam od razu. Co to płynęło? Co? A, to tak ten. Mamy kolejnego zrzuta. Podoba mi się, jak to fajnie zrobili teraz te zrzuty. Jakie światełko jest zrobione, nie? Genialnie jest zrobione. No, dobra, ja sobie wezmę tylko tego niebieszczaka wezmę. No w sumie parę takich pierdół. Parę takich pierdół, ale powiem szczerze, że... o, sarko siodło, jakaś tam czapka, mamy ten, mamy znowu jeszcze ziemniaczki, mamy dwa słoiczki. No piknie, piknie. Czy tu gdzieś był jakiś kiedyś skrzynka? Tu gdzieś był jakiś kiedyś. Czy tu gdzieś kiedyś była jakaś skrzynka? Mi się wydaje, że była. Ale dobra, mniejsza. Lecimy dalej. Lecimy dalej. I teraz tak. Tutaj mamy... W ogóle noc jest. Guzik widać. Właśnie widać teraz fajnie tą zorzę za mną byście zrobili. Czekam, a zrobię jakieś spadające gwiazdy. Takie wiecie, dodatki niech dodadzą do gry, nie? Fajne by były.
Ale przede wszystkim czekam na burzę z piorunami, ale taką prawdziwą burzę z piorunami, gdzie gdzieś coś uderzy i zacznie się ogień palić. W ogóle gra nie ma w ogóle żadnego jakiegoś handlingu, jakiegoś takiego, nie wiem, ustawienia na zasadzie, żeby coś było z ogniem. A powinno być, nie? Że gdzieś trawa się zapali, że coś tam się pojara trochę. Dino się może podpalić. Kurde, super by to było. Podpalilibyśmy trawę z dodo i mielibyśmy ugotowane dodo. Albo chociaż wyciągane byłoby mięso z czegoś tam, nie? No, zawsze by to było fajne. Tutaj w ogóle jakaś impreza, beze mnie. I to, co ja chciałem zobaczyć, bo jesteśmy prawie już na zimie, czy tutaj są pcharły. Pcharły, czy tutaj są pcharły. Tutaj w ogóle kiedyś była skała w Starym Arku, a teraz jest las. Ja pamiętam, że tutaj były perły, ale ja ich nie widzę. Dobra, tu jest chyba ta skała. No nie wiem, mniejsza. Tam się Rex tłucze z tym. Wow, ile kryształów tutaj jest. Dobra, ja muszę zejść pod wodę. Ja muszę zejść pod wodę, zobaczyć, czy tutaj są perły. Tylko tak się boję, żeby mnie tu nic nie za... umało. Czy jest tu perła? Coś tu jest. To nie perła. Perły świeciły. Takie okrągłe były. Perły świeciły, takie okrągłe były. Ale ja ich nie widzę. Ciekawe, czy w ogóle perły dodali do gry. Możliwe, że ich nie widać teraz. Tutaj są blisko mamuty. Dobrze wiedzieć, bo ja bym tutaj sobie gdzieś niedaleko mógł mamuta oswoić. To by trzeba byłoby teraz, że tak powiem, prowadzić za rączkę aż do... aż do bazy, nie? Trochę lipa. No ale co, jak nie będzie innego wyjścia, to tak trzeba będzie zrobić. Przeprowadzić go do bazy stąd. Dobra, ja szukam ogólnie pingwinów i szukam ogólnie, może gdzieś będą jakieś perełki, jakieś, nie wiem, w tych kawałkach, ale na razie nie wiem. Przypuszczam, że jak będziemy pływać megalusem i szukać innych jeszcze pierdół. Tu jest skrzynka, ja ją wezmę, bo ja i tak szukam, że tak powiem. O, zepsuł się frame gen. Kurde, teraz się musiał zepsuć frame gen? Serio? Dobra, trzeba go naprawić. Nie wiem czemu. Już fajnie wczoraj grałem i się nic nie zepsuło. Dzisiaj gram i się znowu zepsuł frame gen. Nie wiem, czy to OBS ma jakieś znaczenie, bo to jak gram sam, to mi się nigdy ten frame gen nie psuje. A teraz jak ten, to się zaczął pieprzyć, że to się wyrażę. Sorry za sformułowanie. Tak jestem, powiem szczerze, zadowolony, bo jak na ASE, to aż tak dużo bugów nie ma. I tak jestem zaskoczony, powiem wam szczerze, bo da się grać, da się przejść, prawie da się przejść, bo nie da się ascendencji zrobić, no bo wiadomo, nie ma jeszcze ascendencji w grze. Na razie to jest, że tak powiem, standardowy ARK i nie widzę nigdzie pingwina. Zaraz mnie trafi. Pingwiny się tu mi rozpiły gdzieś tutaj wtedy, nie? Czy one się tutaj gdzieś rozpiły na górce? Nie pamiętam, ale wiem, że one tu były. Wiem, że tu były pingwiny. Naciachałbym trochę sobie tego polynaru, bym sobie w końcu zrobił ciuchy z trawy chociaż. No ale raczej bym go zostawił dlatego na... O, są pingwiny, widzicie? Widzicie, jaka beznadzieja, gdzie się pingwiny teraz respią? Wtedy tylko. A powiedzcie mi, czy jak ja bym oswoił pingwiny i czy jakbym zabijał młode pingwiny, też bym dostawał polymer? Nie podniosę tego. Czy jak ja oswoję pingwiny, czy ja będę miał... Kurczę, może ja sobie farmy polymeru zrobię. Tylko pytanie, czy dostaje się... Pytanie, czy dostaje się, jak się zabije młodego pingwina, polymer.
Pytanie. Czy się dostaje, jak się zabije młodego pingwina? Jedyny razie sposób na polymer, to ja widzę, zabić pingwina w powietrzu, bo jest zbagowana. Chociaż nie, też są czasami, widzę, zbagowane, że nie da się zabić tych w powietrzu. Kurde. Przecież to będzie masakra, żeby to ogarnąć. Wiecie co, może ja sobie jednak faktycznie Kailikuru oswoję. Czym się karmi Kailikuru? Jagódkami. Tak? Chyba tak, to pingwin. Albo i mięsem, nie wiem. Może mięsem? Zobaczymy. Wiecie co, to ja tak zrobię zaraz. Znajdziemy jakiegoś Kailikuru, ja go oswoję sobie parkę. Od razu tutaj sobie oswoję parkę. Żeby się nie bawić, ja bym ubił te karno. Który ty masz level, kolego? 25. Ile masz życia? 11. O nie, to za dużo masz życia. Chodź. Chodź, to będzie za długo. Chodź tu. Ej, kolego, chodź tu. Tak, teraz nabrać. Nabrać dinki teraz to tak nie tak łatwo jest. Serio? Serio? Chodź. Co, on jest zbagowany? No, w końcu, chodź. Widzicie? Nie tak łatwo jest teraz nabrać, że tak powiem, dinki, żeby spadły z przepaści. Nie tak łatwo. A widzicie? Znalazł drogę do mnie. Naokoło sobie przeszedł. Znalazł do mnie drogę i sobie przeszedł naokoło. O. Chyba w końcu da się nabrać. Chodź. No chodź. A ja cię zrobię w konia. Chodź. A kuku. Widzicie? On teraz szuka drogi do mnie. On teraz szuka do mnie drogi, więc już nie tak łatwo można je zrzucać, że tak powiem, z tego. Widzicie? On nie spadnie za chwilę. To jest właśnie to, co ja mówiłem o tym całym... O. Teraz się rzuciły. Z przepaści te. Okej. Okay. A karno... Spadł? Chodź. Dobra, jak się go porządnie wkurzy, to jeszcze może się uda. Dobra. Tam se możesz stać. Już stamtąd nie wyjdzie. On już stamtąd nie wyjdzie, a my szukamy pingwiny. Kurde, zabiłem te pingwiny, co tu były, a teraz ja potrzebuję pingwiny. Zabiłem tamte, a teraz ja potrzebuję Kailikuru. Gdzie jest głupie Kailikuru? Zrobię testa. Najwyżej będę sobie robił pingwiny, będą mi dorastały. Zrobię sobie farmę pingwinów, żeby dorastały na maksa. Będę ubijał dorosłe pingwiny na farmie. Zrobię taką potężną farmę polymeru. Ciekawe, czy to zadziała. Ale czy z dzieci... Chyba z dzieci się nie dostawało polymeru, coś mi się zdaje. Chyba, że Moczops to jak farmił dzieci, to dobrał polymer. Kurczę, ja to sprawdzę. Co nam szkodzi? I tak zaczynam odkrywać co niektóre właśnie opcje teraz nowe, że tak powiem, bo oni dodali wciół rzeczy do gry. Niektóre trzeba poodkrywać na nowo. Na pewno jedną rzeczą, jaką muszę zrobić, to jest oswoić żuczka Dugbitla, bo jego z czego nie mam. I co, i tylko tutaj się pingwiny respią w tym jednym miejscu? Innego miejsca nie ma nigdzie? Serio? Nie chce mi się za daleko latać i szukać ich. O, są pingwiny. Fajnie, bo one teraz odgłosy wydają nowe. Gdzie ty jesteś? Tu. Piątka female. Nie, no bez przesady. Piątka female. Tu gdzieś widziałem drugiego. Pingwina. O, jest. A nie, to nie pingwin. Tam oni coś ubili. W sumie piątka się szybko oswoi. A ja nie potrzebuję aż takich... że tak powiem, OP pingwinów. Gdzie on jest? Tu jest ten pingwin. O, tu jest w ogóle dziecko pingwin, o proszę. Dobra, weźmiemy to i weźmiemy dziecko. Wziąłem dziecko, czy nie? Wziąłem dziecko. Mamy 115. Ty, czekajcie, 115. Da się go podnieść? Da się go podnieść, dobra. A drugiego bym... I to jest mail, super. 115 mail, a tego bym... Czemu ja nie mogę podnieść pingwina? O, jest. Dobra, jest w dziobie.
A tego na pazury. Dobra. Kurde, stamina mi się skończyła. Serio. Dobra, muszę wylądować, staminę odnowić. Ale dobra, ten będzie w dziobie. Mamy male i mamy female. Dobra, weźmiemy ich i oswoimy ich. Ważne, żeby ten, co jest w dziobie, nie wypadał. Nie wypada. Super. No to wracamy. Zrobię sobie na razie z dwójki. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać w ten sposób, nie? No bo to oni pozmieniali dużo w grze, więc teraz może dzieci będą dawać polymer, bo coś mi się zdaje, że nie było polymeru, ale sprawdzę. Ale sprawdzę, co mi tam. Teraz jak się oswajało pingwiny. Usypiało się? Chyba się usypiało. To jak wypuścimy je na zewnątrz, to ja te pingwiny wrzucę tam, gdzie są ślimaki. Tam się będą mejtować, albo zrobię im osobne w ogóle kojec. O, zrobię im osobne w ogóle miejsce. Tam, o, i kawałkiem wody będą miały. Akurat fajnie, fajnie wyglądać pingwiny tam, gdzie jest woda. To będzie spoko. Właśnie, pada śnieg. Czekajcie, pada śnieg? No. Jeszcze nie widziałem, jak to zrobili, jak śnieg pada. O, tak. Kiepsko trochę. Kiepsko trochę. No, ale pada. Ale znowu się cienie zepsuły w grze. Coś tu jest nie tak znowu. Znowu jakieś się graficzne pierdoły pojawiły. Ale nam się trafił kredytury 115. Male Javelin. Czyli przypuszczam, że to jest rodzic tego Wild Female'a na 5 levelu. To jest chyba rodzic tego 115. Ale też tak bez sensu. Inny level na dziecko. Chyba, że to jest inny. No nie wiem, zobaczymy. Jedno jest pewne. Młodego będę mógł pewnie, że tak powiem, przygarnąć przez, że tak powiem, jedzonkiem. A tego female'a będzie trzeba uśpić chyba i nakarmić. Nie wiem, jak się oswajało, nie pamiętam. Pingwiny sprawdzimy, jak wrócimy do bazy. Tylko muszę lecieć blisko. Muszę lecieć tylko blisko pla. O, jest ta skała. To jest ta skała, która była wcześniej na starym arku. Tyle drzew tutaj nie było. Tylko muszę lecieć blisko plaży, bo niestety jak w lesie go wypuszczę, to się boję, że go zgubię. I będzie jeden wielki problem. No, zobaczymy. Dobra, może ja bym tak sobie staminę teraz tutaj odnowił, póki jeszcze jest w miarę bezpiecznie. Lądujemy. Dobra. Argencie dam do życia. I co, one będą mi się tak w bazie darły? Wiecie co, ja te cienie naprawię. Wkurza mnie te cienie takie skaczące. Po prostu odpalaj, no to graj. Ciekawe, czy pingwiny nie znikną mi z pyska. Kurde, nie pomyślałem o tym. Będzie, sprawdzimy. Sprawdzimy, czy to działa. Czy będzie pingwin w pysku, czy pewnie wypadnie z pyska. Będę musiał je podnieść od nowa, ale to wolę to, jakby miały całkiem zniknąć. Będą, czy nie będzie? O, ja też wypadłem. Dobra. Nie tego podniosłeś. Nie tego podniosłeś, co trzeba, kolego. Jest jeden. Jest drugi. Dobra, Otera muszę podnieść mojego. Dobra, bo ja Otera zostawiłem. Ale dobra, nie ma już baga z cieniami, więc jest ok. Teraz się podniesiemy. Okej, i lecimy. I mamy, co chcieliśmy. Super. Otera też mam, więc jest ok. Nie jest źle. Damy radę. Damy radę. Czekajcie, ja sobie wezmę, tylko przestawię tutaj trochę. Okej. Czy widzicie, to już odcinek nagrywam, bo nie chcę też za długich odcinków zrobić. Bo jak przegnę z czasem, to znowu będzie przerąbane. Nie no, spoko. Idą ładnie. No i zobaczymy. Zrobimy sobie farmę Kailikuru. Najpierw dwa. Zobaczymy, jak będzie leciał polimer, to sobie zrobimy dwie parki. Albo same samice, jeden samiec i niech kółko robią. Nie wiem, pingwiny chyba z jajek się wypluwają, tak? Tutaj. Niech robią jajka. Jajka będziemy po prostu zostawiać, żeby się wykluwały. Albo będziemy sami wykluwać, pakować same samice z jednym samcem i niech działa chłop. Żeby było dużo tych. Dużo, dużo. No i zobaczymy, czy da się zrobić taką farmę polimeru. Coś mi się zdaje, że chyba moczops, jak zjada ciała młodych pingwinów, to chyba zbiera polimer. Ale nie jestem pewien na 100%. Sprawdzimy.
Planuję też zrobić farmę z dzikich tych, z dzikich bobrów. Sprawdzić, czy działa farma z podstawowego arka, gdzie się bobry wrzucało do dużej klatki dzikie. One tam se chodziły i robiły w środku tamy. Tam się wyciągało surowce. Jestem ciekaw, czy to działa. Też na tym arku. A widzicie? Teraz zaczęły się pojawiać znowuż te przed nami. I jak zwolnię, to się wszystko doczyta z przodu. O, i znowu się pojawia. Jakieś takie właśnie dziwne to trochę jest. Raz działa, raz nie działa to pojawianie się tych wszystkich pierdół. Dobra, zaraz se staminę odnowię. Dobra, mogę tu odnowić. Tu jest w sumie bezpieczne, więc okej. Odnawiaj tą staminę, kolego. To mogę wyrzucić. To mogę wyrzucić. A my w ogóle zgarnęli, widzę trochę, że tak powiem, polimeru z jednego pingwina, więc okej. Nie jest źle. Dobra, Karikuru, chodź tu. Okej. I lecimy. Muszę plażą, bo chcę, żeby to było w miarę bezpiecznie dotarcie do bazy. Wiem, że mógłbym na skróty, byłoby szybciej, no ale dobra. Pterek, lecisz na kolizyjnym. Mówię, odcinki będą się pojawiać co jakiś czas. Nie mam czasu, żeby codziennie nagrywać odcinka. Czasami sobie mam, mogę naprawdę, czasami mam dosłownie niecałą godzinkę, nawet żeby sobie odpalić gdzieś wieczorkiem arka, żeby sobie coś tutaj zrobić, porobić. Widzicie, pomiędzy odcinkiem ostatnim a tym minęło kilka dni, a ja mam guzik w bazie zrobione. Tyle, co mi się udało skończyć ten kloc nasz, nie? No i tyle. Dobra, tu powinienem dać radę przelecieć tędy. Tutaj powinienem dać radę tędy przelecieć. Jestem ciekaw, jak będzie skorczat wyglądał. Kurde. Jak skorcza odwalą tutaj tak ładnie, to będzie naprawdę piękny skorcz. I pewnie burze piaskowe. No i były chyba burze w podstawce, nie piaskowe, były. Ciekawe, jak to będzie wyglądać na tym silniku. W ogóle Aberration jak będzie wyglądał, to w ogóle będzie masakra. Extinction może wyglądać cudnie. I cała reszta map może wyglądać też genialnie. Ragnarok może być mapą teraz taką, co się będzie fajnie grało. Będzie miało pewnie dużo nowości i dużo pierdół. Także no. Może być fajnie. Dobra, powinienem dolecieć do tego cypelka, gdzie jest skrzynia. Bo tutaj za bardzo nie chcę wysadzać tego, bo tutaj mogą się właśnie, widzę na dole raptory i dilo. Ale z tego, co ja pamiętam, to na tej tutaj głupiej skale zawsze było w miarę bezpiecznie, tu w środku. Tu, bo tu była skrzynia i tutaj nigdy nic nie było takiego, żeby coś nam wysiadło. Widzę pieska. Hehe. No widzicie, i po jakimś czasie się doczytują, że tak powiem, tekstury na przykład z roślinami i takimi tam pierdołami, nie? Takie to głupie trochę, no ale... Dobra, do góry. Mam cię i lecimy już do bazy. Prosto do bazy. Prosto do bazy. Wrzucimy was, pingwiny, do klatki. Tam, gdzie jest jeden ślimak. Tego drugiego ślimaka wywalę stamtąd. On i tak zdech. Chyba, bo on w ogóle się nie leczy i nic mu się w ogóle nie dzieje. On po prostu wpadł w jakiś stan hibernacji. Nie wiem, może tak zrobili teraz te ślimaki w dziwny sposób. Jak się nie oswoi, to wpada w stan hibernacji. Beznadzieja. Niebieski mamy zrzut obok bazy. Wrzucę Kairiku. Nie, a nie, to fioletowy. Dobra, to idę. No, to fioletowy. To idę po niego. Tylko wrzucę pingwiny. Jak to fiolet, to idę. Dobra, i teraz pytanie, czy ja zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle wlot do... Czy ja nie zgubię pingwina? Zgubiłem. Zgubiłem pingwina. Dobra, ciebie wyrzucę. A drugi... Gdzie jest drugi? Ja teraz muszę tego drugi... Kurde, się coś zaczęło wczytywać. Tu go zgubiłem. Dobra, ja go muszę wziąć w dziób. Okej. Ja go muszę wziąć w dziób, wlecieć tu i wyrzucić go tu.
Okej, okay, są dwa Kairiku, no tak? Dobra, lecę ten, wezmę zrzut. I on jeszcze jest. To fioletowy, to może coś fajnego nam wypadnie, nie? Tu ja nie wiem, czy tak. Czy to jest niebieski? Nie, to jest fiolet, to nie jest niebieski zrzut. To jest fioletowy. Tu właśnie fajnie, że zrobili w tym miejscu, że spadają żółte, fioletowe, zielone, niebieskie, białe. Nie, białego nie widziałem. Biały spada tu, ale on się baguje w powietrzu. Obok naszej bazy zawsze biały spadał. Ale on się baguje w powietrzu i nie da się go wyciągnąć. Ale po te zrzuty to ja chodzę, bo powiem szczerze, można coś wytargać fajnego. A, powiedzmy. Coś, co mi się kompletnie nie przyda, no ale do rozłożenia może się przydać. Dobra. Idziemy spajać pingwina. Najpierw wezmę, dam jedzonko. Nie wiem, co pingwiny jedzą. Mięso czy jagódki? Damy i to, i to. Dam im i to, i to. Nie pamiętam, co jedzą. Zobaczymy, co się zmieni status. Czy jest na jedzeniu, czy nie. Dobra, ty koleżanko, na razie to, co masz u siebie, to zostaw sobie na razie u siebie. My sobie weźmiemy, tak, weźmiemy sobie mięcho. Najlepiej rybie, masz, odpalę ci to. Weźmiemy sobie rybkie mięsko. Rybkie, rybkowe, rybkie, rybkowe. Weźmiemy sobie też jogurtki, bo nie pamiętam, co im się daje. Weźmiemy sobie stówę tych. Weźmiemy sobie to, ty masz do levela. I idziemy zobaczyć, co się będzie działo. I w ten sposób, jak ja tu wejdę, powinienem widzieć dwa pingwiny. Są dwa, jeden duży, jeden mały. Czy jak ja wrzucę jedzenie, na przykład to, czy ja mogę go. Nie, bo ja muszę chyba najpierw oswoić mamusię. Tak, mamusia się usypia. No to dobra, uśpimy mamusię. Ona ma piąty level. Tak, to jest mamusia. Ona ma piąty level, to powinna nam zaraz usnąć. Nie ginąc. Czekajcie, działa to w ogóle? Nie ten klawisz. Tak, to jest dziecko tej mamusi. Więc ja go nie będę mógł oswoić, dopóki mamusia będzie, że tak powiem, z nami. Okej, okay, torpor. Jeszcze muszę jej parę strzałek wpakować. Dupsko. Powinnaś usnąć zaraz. I śpi. Dobra, dawaj strzały. I teraz tak. Put food. Put food. Zobaczymy, czy mięso rybie. Taming. Okej. Okay. Na rybach się ją oswaja. Na rybach się ją oswaja. Okej. Okay. I teraz ja teoretycznie powinienem trzymać mięso tu. Powinienem, jak podejdę do młodego, to powinienem. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie mogę. Okej. Okay. Mamusia wcina mięsko. Super. Mamuśka wcina mięsko, torpor też ma, to jej dam to. Dam jej trochę więcej mięsa. Okej. Okay. I młodego będę mógł dopiero oswoić jak. O, i to jest ten ślimak, którego ja się stąd pozbyć nie mogę. Jemu nawet obrażenia zadaję i jemu nic obrażenia nie. Dobra, najpierw się musi oswoić mamuśka. Dobra, to mamuśka niech się oswaja. Bo młody będzie przy mamuśce siedział cały czas. A my sobie, że tak powiem, zrobimy. Ja tu musiałem drugą szafę postawić, bo już miejsca nie mam w szafie na różne graty. Więc sorry, że tak szybko, ale no muszę. Kurde, nie pa. Ale że tak powiem, muszę tutaj uporządkować trochę parę rzeczy. Więc tak, to zostaje, to zostaje. Mamy jeszcze. Aha, to idzie w ogóle w inne miejsce. To idzie tu. Dobra. To idzie tu, to mogę wywalić. Ziemniaki mogę zjeść. Mięso suche to idzie tutaj. Ale się karlikudu szybko oswaja, super. Mięso suche idzie tu. Dobra. O, widzicie, naprawiły się rośliny. Patrzcie, się rosną. Może naprawili to w patchu już, kto wie. Te patche to też tak piszą, co oni naprawili jak nic. Jakby chcieli, a nie mogli. Zaraz powinniśmy mieć możliwość, że tak powiem, spróbowania przynajmniej oswojenia młodego. Jak oswoimy mamusię. Czyli ten młody będzie miał male, a to będzie female, czyli będziemy mieli parkę. Trochę chore, no ale.
Działa. To są zwierzaki. Się chyba nie liczy. Dobra, mamy Kerikurus i teraz tak, młody powinien mieć opcję oswojenia. Patrzcie się, nie ma. Nie ma młody opcji oswojenia. Ciekawe. Kurde, nie sięga do paśnika, ale jaja. Nie sięga do paśnika. Będę im... Co jest grane? Dlaczego ja mam... A, dobra. Nie harvest. Behavior, disable ally looking. Behavior, podążanie na jeden. Ja chcę coś sprawdzić, chodź tu. Czy mi się pojawiło właśnie, że mogę go... Dobra. I teraz tak, ty tutaj już nie będziesz nic robić. Patrzcie się, nie sięga do... A czekajcie, bo może ja, żeby go oswoić, nie mogę mięsem tego młodego, tylko... Czemu ja go nie mogę oswoić? Co, ja też go mam uśpić? Czekajcie, on ma w ogóle... nie to. Czy on ma jakieś w ogóle statystyki? Czy jest to zbagowane, że się nie da młode? Chyba, że to nie jest chyba młody od tej matki, kurde. To nie jest młody od tej matki. Ale on ma torpor. Dobra, zobaczymy, czy będzie mu torpor wchodził. ...2352 torporu, czy wy to widzicie? ...2352 torporu. Przecież ja go wcześniej zabiję, niż go oswoję. Lipa. Dobra, mamy w każdym razie tą mamusię. Trzeba będzie polecieć po innego, ale ja to sobie offline załatwię. Dobra, ciebie śledzić nie muszę. Ja tobie włączę... Aha, jak jest włączony ta luneta głupia, to nie da się zmieniać nic. Ja tobie włączę... Wandering. Czyli tego ping... Musiałbym znaleźć jego rodzica. Musiałbym znaleźć female'a na 115. Kurczę, nie pomyślałem, że to może być tamten nie od tego rodzica. I problem teraz, cholera. Dobra, trudno. Dobra, ja go zabiję. Nie będę go usypiał, bo to bez sensu. Ile ja mu wbiłem? 5 strzał, a jemu weszło... Już mu torpor cały spadł zresztą. Więc lipa, ja go ubiję. O! Zobaczymy, czy z młodego będzie leciał polymer. Nie. Kurde, nie leci. Nie leci polimer. Masz mięso, ty pingwinku. Ale to może dlatego, że mój ten tutaj po prostu może nie działa. Czy ty masz wszystko włączone? Masz wandering. Masz wyłączony following. Czemu ty nie łazisz? Dobra, niech se tu siedzi. Niech se tam siedzi. Zobaczymy, co będzie. Dobra, porządkuję sobie graty, czyli ja sobie jeszcze polecę po maila, ale takiego innego maila dla mnie, żebym miał. Dobra, miałem to jeszcze uporządkować, cholera. Tu mamy tablice te metalowe, no to je sobie zostawimy. Nie, to są tablice, tak? Tak, billboard. To wyrzucę, to wyrzucę, to wyrzucę. Mamy jeszcze dwa słoiki. Nie wiem, czy te słoiki mi tu wejdą w ogóle. Jeden. A nie, nie, nie wejdzie. Tutaj cztery wchodzą. No to dobra, jak wchodzą cztery, to resztę sobie wrzucę tu i tyle. Nie będę kombinował. Okej. Okay. Dobra. Nasza Argenta coś miała, z tego co ja kojarzę. O, 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 o. To sobie pochowamy. Mamy polimer. Ja ten polimer wrzucę do ślimaka. Dobra, pingwin zaczął chodzić, jest dobrze. Ja sobie polimer wrzucę do ślimaka, wiadomo dlaczego. Jeden polimer w ślimaku, tutaj godzina. Prawie półtora godziny wytrzymuje polimer w ślimaku, więc... Lepszego nie ma. Aha, da się ściągnąć ul? Bo ja wyczytałem, że aby... Demolisz. I co, zniszczy się całkiem? A, dobra. Optain Hive, bo ja chcę to zmienić, bo ule... Kurde, zmieni mi się. No dobra, trudno. Bo ja chcę to zmienić, a to dlatego, że... ule powinny stać w szklarni.
Wtedy się szybciej i więcej tworzy miodu. Ja o tym nie wiedziałem z początku, dlatego teraz to zrobię od razu. Kurde, gdzie je postawić? Tu je postawimy. Dobra. Tu będzie jeden. Tak trochę będzie to dziwnie wyglądało. Na kamieniach będzie stał. A da się postawić je na... Ej, da się je postawić na takich tych. No dobra. Na razie my zrobimy sobie tak, że sobie postawimy jeden tu. A drugi sobie postawimy tak obok niego. Żeby tak dziwnie trochę stał. O, żeby nie wystawał ze ściany. Nie wystaje. Dobra. No dziwnie to będzie wyglądać, ale tu mamy to. Pszczoły mnie gryzą. Da się z powrotem schować? Nie da się z powrotem schować. Dobra, bo ja zaraz zginę. Kurde, ja zaraz zginę. 4, 3, 2, 1. Żyję. Uff. Żyję. Uff. Dobra, miód sobie schowamy tu. Zjem trochę mięsa. Serducho nam bije, no ale to będzie nam biło i teraz tak. Wszystkie drewniane pierdoły, jakie mam, muszą iść tu. Drobina. A jeszcze jedno mam. A co, my jesteśmy pełni? Nie. Mamy, a co my dostali? Wood Gateway i... No proszę, to się może przydać. Dobra, kryształ idzie na pewno tutaj. Dobra. Czyli tak, to mam ogarnięte i zobaczymy teraz, czy faktycznie będzie szybciej rósł miodzik. Serducho bije. Nie mam czym się leczyć. Nie mam jeszcze żadnej pierdoły, żeby mnie leczyła. Co znowu? Ej, jak tyś tu wpłynął? Kurde, zablokowałem się, serio? Co mnie gryzie? No szkudę! Zaraz zginą mi rekinki, no. Chodź tu. Noż cholera. Płaszczki. Tak? Uff, udało się. Płaszczki były. O, dwa levele mamy. To do życia. Dobra. Płaszczki nam tutaj przepłynęły francowate. Dobra. Ja tutaj widzę, że ja potrzebuję tutaj paśnik. Czy ja mam jakiś paśnik gotowy? Czy ja mam jakiś paśnik gotowy? Gdzieś był. Gdzieś był. Tylko ja go chyba postawiłem na... Na tym... na... No nie mamy. Trzeba tego zrobić sobie paśnika. Dobra. Czego to się dobyło paśnika? Fiber, touch, metal wood. Fiber, touch. Gdzie on jest? Gdzie ten paśnik? Dopiero go widziałem. Czy jestem ślepy? To nie jest paśnik? To nie jest paśnik? Tecza jeszcze. Tecza jeszcze. Metal nieprzetopiony mam tu. I drewno mamy chyba w te hererere. Nie mamy. Żaden problem. Wystarczy. Na razie nam wystarczy. O, alfa przypłynęła. Widzicie to? Patrzcie się, alfa mi się zrespiła koło mnie. Alfa mi się zrespiła. No kowiolko. O kurde. Który ma level? 35. Alfa megalodon. A ja go ubiję. Ja go ubiję. Chodź. Czekaj, co nam wypadnie z alfy. Gdzie się ucieka? Ale patent.
płynie z powrotem. Chodź. No, zbaguj się, zbaguj się. Wiecie, co ja zrobię? Ubiję, wyniszczę mu HP-ka. Wyniszczę mu HP-ka, a później wezmę mojego Megalodona i ubiję tą alfę Megalodonem. Ale dostanie leveli. Jakie szczęki, normalnie szczęki do mnie przypłynęły. Serio? O, przypłynął jeszcze taki jeden. No, zbaguj się tam. No, już pół życia nie ma, super. Ja mu tak do 1000 życia zostawię, a później to Megalodona uciupię. Tym młodym, co nam się urodził. Dostanie expa dużo. Ale że tu nam się alfa zlespiła? Nigdy mi się w normalnym arku tutaj alfa nie zlespiła. Nigdy. Ciekawe, nie? Już niedługo. To taka, bo który ty masz poziom? Spoko. On się zbagował tutaj już. Ta alfa. Czekać, jak od tej strony podpłynę. To czy go ciapnę przez te kamienie, czy nie? Zobaczymy. 6000, a 12 strzał, to wystrzela mi do końca. Nie będę się bawił. Dobra, 2000 to ja już go ubiję. Megalodonem. Sprawdzę, czy dam radę go stąd bić, przez tą kratę. Cześć. No. Ile dostaliśmy leveli? Tylko jeden? Serio? Tylko jeden? Ja myślałem, że więcej dostaniemy. Ej, chodź tu, podpłyń mi tu. Jest tu jakaś skrzynka po nim? Czekajcie. Jest tu jakaś skrzynka po nim? Jest. Chodź. No chodź. Czekajcie, on się tam zbugował. Ja sobie wezmę... Opłacało się. Podpłyniesz mi tu, czy nie? Czekajcie, chodź. O. Mam sposób na farmienie. Zarąbiście. Mam sposób na farmienie.
W sumie ja chyba levela też dostałem. Nie, ja nie dostałem levela. A wiecie co? Ja tego megalodona sobie zostawię na farmie. Nie, co on tak dziwnie pływa? O, ja sobie go zostawię tutaj. O, w ten sposób. Tu mi go nic nie dziabnie. Przynajmniej nie powinno mi go nic dziabnąć. Co my dostali? Lepszy kill-off. Jestem za. Dostaliśmy strzałki, które wystrzelałem. I teraz tak, dostaliśmy jagódki. Nie chcę, 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 tego nie chcę, to zostaje, zostaje, nie chcę. No i to też nie zostanie. O, tu jeszcze mamy rzeczy. Tu jeszcze mamy to. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie, praktycznie tylko mięso mu zostanie. Dobra. No i gitara. No i gitara. Przynajmniej mamy lepszego kill-offa. A, dobra, ja tego megalodona muszę przestawić, bo on tutaj jego jeszcze szkoli, go przecież ten. Nie wiem, czemu tak mały, czemu nie wiem, czy tylko jednego levela dostał. Bez sensu. Myślałem, że dostanie więcej expa. Bo ja mam chyba na tych specjalnych ustawiony expa na 1.0. Czy ty żyjesz? Gdzie jest pingwin? Tu jest, dobra. Żyje jeszcze pingwin. Co ja chciałem teraz? Drewno i zrobić sobie... Drewno chciałem i chciałem sobie zrobić paśnik. O tak. Oddam ci to, oddam ci to. Mamy paśnika. Paśnika sobie postawimy tu. I teraz tak naprawdę ja potrzebuję trochę mięsa. W sumie też bardzo mało mięsa z tego alfy wypadło. Dobra, zostawię ci tyle, a resztę sprzedam do paśnika, żeby tamten miał jeszcze mięso do jedzenia. Inne linki, żeby to jeszcze miały. Masz mięcho? Dobra, i ci kalikuru jest, sięga teraz kalikuru do... Gdzie w ogóle jest kalikuru? Jest, dobra, sięga. Sięga do żarcia, super. Teraz w ogóle wszystkie linki będą chyba do żarcia sięgać. Także nie jest źle. Dobra, ja sobie poprzerzucam te graty, co mi wypadły z alfy. Nie, ten, nie ta szafa. Tu musiałem szafę postawić. Dobra, ja sobie to poprzerzucam. Tak, to nam się przyda na później. To w sumie też, to rozwalenia, to sobie dam naprzód. Co my tutaj mamy? Tu mamy tę resztę metalu, co nam została. Resztę fibera i mamy nasze przedmioty z alfy, to jest z alfy, alfa megalodon, tak, dobra, więc to mamy już ogarnięte, okej, pokaż mi, bo kalikuru powinien znosić jajka, ten powinien je zbierać z czasem, widzę, że to zbiera argent jajka, także super. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, tylko ja chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz w ustawieniach, to możemy zrobić to razem, bo tutaj jest coś takiego jak Advance i tutaj jest XP Multipliers, widzicie tak, bo a widzicie, Alpha Creature Skill jest ustawiony na 1, Alpha powinna być na 2. Cave Creature Skill, Wild Creatures, Tamed Creature Skill, Unclimbed Creature Skill, czyli Boss. Nie, czekajcie, kill 1, boss powinien być chyba 3, a alfa creature 2. Dobra, zrobimy takie coś, zobaczymy ile dostanę XP, jak zabiję alfę, nie? Dobra. Dobra ludzie, to ja się z wami na dzisiaj żegnam, zapraszam na kolejny odcinek, także do następnego, na razie, pa pa! Siema, siema! Hej ty. Tak do ciebie mówię. Nie zapomnij o pozostawieniu subskrypcji na kanale oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami. Pamiętaj też o pozostawieniu łapki w górę, to motywuje mnie do dalszej pracy.